To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku postaramy się wyjaśnić, czym jest inflacja. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Moim gościem Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja to jest takie najgorętsze chyba słowo odmieniane przez wszystkie przypadki w ostatnim roku, o ostatniej końcówce roku, ale także pewnie w 2022. Ja dzisiaj sprawdziłem, co znaczy inflacja. Oczywiście pochodzi z łaciny inflatio, czyli nadęcie. Rzeczywiście my jesteśmy trochę nadęci tą inflacją, czy to jest realny problem? Problem jest realny i wydaje mi się, że bardzo odczuwalny też przez wielu Polaków. Ja mam taką teorię, że nie mam na nią żadnych badań, ale mam wrażenie, że są dwa pojęcia z żargonu ekonomicznego, które wszyscy Polacy rozumieją. Jednym jest bezrobocie, a drugim jest inflacja. To jest kwestia w dużej mierze historyczna, bo to były dwa zjawiska, które polską gospodarkę bardzo mocno dotknęły w wyniku przemian wolnorynkowych i to gdzieś pozostaje nie tylko w doświadczeniach, ale i w samym przekonaniu, że są to takie dwa demony, które mogą każdą polską rodzinę kiedyś dotknąć i oba te demony w jakimś stopniu powróciły w wyniku kryzysu pandemicznego. W pierwszej fazie kryzysu były ogromne obawy o wybuch bezrobocia i o bardzo duże perturbacje, jeżeli chodzi o rynek pracy. Te czarne prognozy się nie sprawdziły, ale efektem tego, że się nie sprawdziły, częścią przynajmniej efektów, jest dzisiaj problem z inflacją, który również w jakimś stopniu jest pochodną tego, co przechodziliśmy w pierwszych fazach kryzysu. Według słownika języka polskiego inflacja to postępujący spadek siły nabywczej pieniądza i związany z nim wzrost cen. To co oznacza, że w grudniu mieliśmy inflację na poziomie 8,6%? Każdy ma swój koszyk zakupowy tak zwany, czyli to jak dobieramy sobie zakupy konsumpcyjne, ile wydajemy środków na poszczególne rzeczy, niektórzy więcej wydają na paliwo, inni więcej na żywność, jeszcze inni na zakup środków trwałych, na nośniki energii. Natomiast jest taki pewien koszyk statystycznego Polaka stworzony przez Główny Urząd Statystyczny i on jest badany i porównywany w skali rok do roku, jak on się zmienia, jeżeli chodzi o cenę w ramach tego koszyka i na bazie analiz głównie tego koszyka właśnie podawane są informacje odnośnie tego, jak rosną ceny na rynku. Dzisiaj widzimy, że wzrost cen na poziomie 8,6% nie oznacza, że na każdym produkcie wynosi 8,6%, bo są produkty, które rosną po 20, po 30% rok do roku, ale są i takie, które mają tu dynamikę wyraźnie mniejszą. To jest pewna uśredniona wartość wzrostu kosztu tego koszyka, który bada Główny Urząd Statystyczny. Bo jeszcze za Gierka mówiło się, że wprawdzie chleb podrożał, ale jednak lokomotywy staniały. To mówisz właśnie o tym i to tłumaczy ta inflacja, że nawet jak lokomotywy trochę staniały, no to średnia pozostałych cen jednak sprawiła, że podrożał ten koszyk, który miesięcznie mniej więcej kupujemy, tak? Tak, no w dużej mierze to ta mądrość ludowa odnosi się do innego zjawiska, które znamy z kolei z nauk społecznych bardziej, że percepcja inflacji po stronie konsumentów zawsze jest wyższa niż wskaźniki, które następują, bo my jako konsumenci zupełnie inaczej odbieramy to, co się dzieje, bo głównie patrzymy na wzrost cen tych produktów, które są w naszym osobistym koszyku. On nie zawsze musi bezpośrednio przystawać do tego, który jest tym koszykiem uśrednionym, bo tak jak powiedziałem, to zależy bardzo mocno od sytuacji indywidualnej, od tego, jakie mamy dochody, mniej więcej w której grupie dochodowej się znajdujemy, jakie mamy potrzeby bieżące, czy jesteśmy jeszcze osobą młodą w trakcie edukacji, czy może już osobą statkującą się, czy osobą w sile wieku, czy może osobą w wieku emerytalnym. Te wydatki w każdej z tych grup wiekowych też wyglądają inaczej. Koszyki dla tych grup też są zupełnie zróżnicowane i stąd każda z tych grup może na koniec dnia powiedzieć, że jej koszyk nie przystaje do tego statystycznego. Stąd postrzeganie inflacji indywidualnej jest zupełnie inne niż to, co często możemy przeczytać w raportach Głównego Urzędu Statystycznego. No bo statystyczny Polak realnie nie istnieje, ale jakaś forma uśrednienia tych wartości musi być podawana, żebyśmy mieli pewne porównywalne wskaźniki i historycznie, i żeby próbować opisać szeroki rynek, a nie tylko indywidualne odczucia. Dobrze, a czemu nie mierzy się inflacji albo nie pokazuje inflacji w poszczególnych grupach społecznych? No bo tak jak mówiłeś, zupełnie inny koszyk zakupowy ma małżeństwo z dwójką dzieci, które się na dodatek, nie wiem, załóżmy, że buduje i co chwilę jeździ do pracy, a zupełnie inny emeryci, którzy mieszkają gdzieś tam
pod miastem i w zasadzie jedyne ich wydatki ograniczają się do zakupów spożywczych i opłacenia podstawowych rachunków. Niestety tak wielu emerytów jeszcze w Polsce żyje i funkcjonuje. Czemu nie ma takiego rozróżnienia na poszczególne grupy społeczne, jeśli chodzi o inflację? W świecie ekonomicznym ten temat jest dosyć ożywiona dyskusja, bym powiedział, bo to przekonanie, że jest silne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o oddziaływanie czynników inflacyjnych na różne grupy społeczne, jest nie tylko intuicyjne, ale też potwierdzane coraz częściej naukowo, bo faktycznie jest tak, że to grupy najmniej zarabiające często mają przepełniony koszyk inflacyjny artykułami spożywczymi, a więc kiedy rosną ceny tych podstawowych artykułów spożywczych, a więc związanych z jedną z podstawowych potrzeb z piramidy Maslowa, a więc zapewnieniem sobie pożywienia, no to oni bardzo mocno to odczuwają. Również koszty stałe, które jeżeli te rosną, koszty w postaci czy nośników energii, czy czynszy, czy związane z utrzymywaniem domu i ciepła, to one też doświadczane są u wszystkich jednolicie, natomiast mają różny udział w koszyku. Wiemy też z badań, że jest pewna krańcowa skłonność do konsumpcji, a więc tego, że nie jesteśmy w stanie już w pewnym momencie wydać więcej na przykład na artykuły żywnościowe, no bo nie zjemy już po prostu dużo więcej, więc wprost możemy poprawiać jakość tych produktów spożywczych, stąd wydatki na produkty spożywcze mogą rosnąć w koszyku, pomimo tego, że wolumeny nie rosną, ale jest pewien limit, który też możemy wydać w ramach wydatków na artykuły spożywcze i stąd grupy dochodowe w wyższych decylach, bądź w ostatnich decylach dochodowych, często już tak bardzo nie doświadczają problemów z wzrostem cen spożywczych, no bo u nich te wydatki nie są głównym komponentem ich koszyka inflacyjnego, zupełnie inaczej jest wśród osób, które mają właśnie niskie dochody, bo tam zarówno koszty stałe, jak i koszty konsumpcyjne, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, są wiodące, no bo często jest też tak, że też jest pewne minimum spożycia, bym powiedział, czy to pożywienia czy płynów, aby po prostu też przeżyć, więc to jest pewien niezbędny wydatek, który w koszyku inflacyjnym takiej osoby najmniej zarabiającej występuje. Ta debata światowa jest bardzo ciekawa, bo ona też pokazuje różne pozycje, różne sytuacje, jeżeli chodzi o doświadczenia życiowe. Wiemy, że osoby starsze dużo więcej przeznaczają na kwestie związane z opieką zdrowotną, na wydatki lekowe. Ryzyko ubóstwa wśród osób w wieku emerytalnym, jeżeli chodzi o wydatki na leki, jest również dużo wyższe niż wśród młodszych kategorii wiekowych, ale znów takie podziały tylko i wyłącznie ze względu na wiek i na dochody też bywają jakąś formą uproszczenia i każdy z nas może też mieć pewne wątpliwości, czy później do tych kategorii w jakim stopniu przystaje. W sensie, że nawet jeśli stworzymy jakieś grupy i będziemy mówili, inflacja dla rodzin wynosi tyle, a inflacja dla emerytów tyle, a dla najsłabiej zarabiających tyle, to i tak zawsze ktoś powie, ale u mnie trochę sytuacja jest inna i nie wiem, ja mam ogródek, więc marchewki nie kupuję, a tam marchewka waży bardzo dużo w tej inflacji, tak? Na przykład, tak, no to jest trochę taka sytuacja podobna, jak ją przeniesiemy na sytuację, którą też każdy z nas mniej czy bardziej rozumie, czyli związaną z naszą sytuacją na rynku pracy, gdy wielu młodych słyszy o tym, że w ich kategorii wiekowej bardzo trudna jest sytuacja na rynku pracy i młodzi ciężko mają z dostępnością zatrudnienia, to wielu młodych rozkłada ręce i mówi, ja nie mam żadnych problemów w tym zakresie. I odwrotnie. Część młodych jest przypisywana im, że są roszczeniowi i chcą pracować tylko i wyłącznie za bardzo wysokie stawki i nic nie robić, a inni rozkładają ręce i mówią, ale ja nie mam żadnych możliwości zawodowych. W moim regionie nie ma takich szans. Więc niestety problem ze statystyką, jak bardzo szczegółowo byśmy jej nie robili, często niesie ze sobą to, że nasze indywidualne doświadczenia mogą się zupełnie z nią rozmijać. I na koniec dnia indywidualne odczucia często zwielokrotniają te wskaźniki, które płyną z Głównego Urzędu Statystycznego, bo przekonanie o wysokości inflacji no, odbieramy wobec naszej osobistej sytuacji materialnej, sytuacji zawodowej i też trzeba powiedzieć, że jest to jakaś forma naszych subiektywnych odczuć. Każdy inflację ma trochę inną. Andrzej, ja ci przerwę trochę, bo tak, już wiem mniej więcej, czym ta inflacja jest, jak się mierzy, że są tutaj pewnego rodzaju wątpliwości co do tego, czy ta miara jest odpowiednia, czy nie. No ale musimy się zgodzić, że średnia na poziomie 8,6% inflacja, no to świadczy o tym, że gdzieś tam ten problem mamy. No i teraz pojawia się podstawowe pytanie. Jak mamy taką broń, jaką jest inflacja, to jakie możemy tutaj zastosować tarcze, to znaczy co jest antybronią na inflację, żeby ją po prostu zbić? Musimy sobie zdawać sprawę, jaka jest geneza też tej inflacji w dużej mierze i dzisiaj nie ma też, mam wrażenie, w debacie ekonomicznej w Polsce jednego
konsensusu co do tego, jakie jest źródło inflacji. Na pewno jest kilka składowych. Ja bym powiedział, że w debacie politycznej nie ma przede wszystkim i tutaj gdzieś kłócą się różnego rodzaju obozy, które mówią, że z jednej strony to jest tylko i wyłącznie polityka unijna, polityka proekologiczna, z drugiej strony, że to tylko i wyłącznie kwestia polityki, ale tej związanej z polityką Rosji, działaniem na rynku energii. No trzeci mówią, że jeszcze oczywiście tutaj pandemia swoje dołożyła i pewnie gdzieś prawda jest po środku. Ja bym powiedział tak, że wszelkie proste wytłumaczenia zwykle prowadzą nas na manowce. Świat jest trudny i skomplikowany i przepraszam, mówiąc to słuchaczom, bo nie dam im gotowych recept, skąd to się wzięło. Moim zdaniem jest tutaj wiele elementów i wiele czynników, które na siebie wpływały. Pojawiają się głosy, że geneza dzisiejszej inflacji pochodzi jeszcze z okresu przedpandemicznego. Mi bliżej jest przekonania, że jednak kryzys COVID-19 w dużej mierze jest dzisiaj kluczowym powodem dla tak podwyższonych wyników inflacyjnych nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Doszło do gigantycznych nierównowag w światowej gospodarce, również w krajowej, naszej gospodarce, bo ten kryzys jest inny niż wszystkie wcześniejsze, które znaliśmy gospodarcze. On działa w pewnym przyspieszonym tempie, a więc po wiosennych lockdownach doszło do bardzo szybkiego odmrożenia gospodarek, co wywołało gigantyczną falę odłożonego popytu. Odłożonego popytu, czyli po prostu przez pewien czas, jak byliśmy w domu, byliśmy zamknięci, nie wydaliśmy, zachomikowaliśmy te pieniądze i nagle restauracje się otwierają, domy się otwierają, sklepy się otwierają i my tam biegniemy, żeby kupować, no i się robi korek. Tak, robi się korek, bo z drugiej strony mamy problemy podażowe, a więc wiemy o zerwanych łańcuchach dostaw, o tym, że kontenerowce stały w portach, że mieliśmy czynienia z zaburzeniami, jeżeli chodzi o dostępność części półproduktów, surowców. To wszystko spowodowało, że dostępność części produktów była dużo słabsza. To też jeszcze tutaj trochę uproszczę, podażowej, czyli kwestia produkcji. Czyli z jednej strony mamy bardzo dużo osób, które idzie do sklepu, a z drugiej strony mamy mało ciężarówek, które do tego sklepu jadą. Tak to można zobrazować. Tak. I to, co jest jakby istotne w tej historii, to to, że jedno i drugie zjawisko ma dosyć skrajne oblicza dzisiaj. I ten bardzo wysoki popyt z dużymi problemami podażowymi stworzył gigantyczne napięcia na rynku, a to wszystko zostało jeszcze podlane pewną spekulacją, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku energii, światowej energii, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ceny gazu, ceny ropy naftowej w ubiegłym roku no, biły te dynamiki, może nie nawet nie same ceny, ale dynamiki zmian były tak gigantyczne, że nikt wcześniej tego nie przewidywał, jeżeli chodzi o aż takie wysokie zmiany. To, o czym mówią też po części politycy, czyli pewna bańka, która się tworzy na tak zwanym rynku EU ETS, a więc tych uprawnień emisyjnych, również przekroczyła pewne oczekiwania, no bo trzykrotnie wzrosły też ceny emisji w 2021 roku, więc ceny energii na te nierównowagi jeszcze weszły i dopaliły nam tutaj problem. I na koniec dnia mamy jeszcze do czynienia z takim zjawiskiem już bardziej też z natury psychologicznej, a więc sytuacja, w której mamy do czynienia z odkotwiczeniem się oczekiwań inflacyjnych. Już tłumaczę, co to znaczy. To jest przekonanie konsumentów po jakimś czasie, że skoro zewsząd słyszą, że inflacja rośnie, to ceny, które na półkach widzą, że faktycznie rosną, oni się do nich przyzwyczajają i uznają, że no taka rzeczywistość musi być. Skoro z tygodnia na tydzień słyszymy, że jest wysoka inflacja, a sprzedawcy podnoszą ceny na kolejne produkty, no to znaczy się, że obiektywnie tak musi być i godzimy się z tym jako konsumenci. No dobrze, no ale skoro byli klienci, byli producenci, to czemu producenci, ta strona podażowa, po prostu nie zwiększyła swoich mocy, nie zaczęła produkować więcej, nie zaczęła dostarczać więcej? Czemu tutaj się to zakorkowało? No tutaj mamy do czynienia też znowu z kilkoma elementami. Nie ma tutaj jednego prostego wytłumaczenia. Zacznę od tego, który pewnie jest najbardziej obrazowy, a więc braku ludzi. Pierwsza reakcja, która nastąpiła na kryzys pandemiczny, to bardzo silny wzrost popytu na pracę, więc tworzonych nowych miejsc pracy i ogłoszeń, które się z tego tytułu pojawiały, ale i też niedoborów kadrowych, które się nagle uwydatniły, bo pamiętajmy, że duża część społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale i światowego, w wyniku pandemii się dezaktywizowała. Nawet nie to, że wpadała w bezrobocie, ale wpadała w bierność zawodową i jak otworzył się rynek, to tych ludzi tak łatwo się nie dało już znowu przyciągnąć do pracy. A więc brak ludzi, który bardzo mocno wpływał na ograniczone moce produkcyjne. Druga kwestia to brak na czas dostaw surowców, komponentów, półproduktów, a więc jeżeli nie mamy z czego wyprodukować,
no to mówiąc obrazowo, ta taśma produkcyjna stoi z jednej strony, bo nie ma kto na tej taśmie pracować, a z drugiej strony nie ma co składać. I te dwa elementy w największym stopniu wpłynęły też na to, że te zatory podażowe się pojawiały, a to się przekładało też na wyższe ceny, zarówno jeżeli chodzi o koszty pracy, ale i też ceny materiałów, produktów i dostaw, które również za tym wszystkim stały. To podbijało ceny końcowe, te, które widzieliśmy też w sklepach, bo koszty pracy faktycznie rosną najszybciej dzisiaj od 2008 roku. Z drugiej strony ceny materiałów, produktów, ceny energii również poszły bardzo mocno do góry. No i jest to pewne zjawisko światowe, międzynarodowe, z którym dzisiaj też i my się borykamy w tym wypadku. To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że naszą reakcją normalną byłoby to, że jeśli poszedłbym do sklepu rok temu albo dwa lata temu i zobaczył produkt, który tydzień wcześniej kosztował 5 zł, a dzisiaj w sklepie już kosztuje 10 zł, to bym powiedział, po prostu nie kupuję, albo kupuję tańszy zamiennik. A dzisiaj stwierdzamy, że tak dużo mówimy o tej inflacji, tak ona weszła już trochę do naszej popkultury i w zasadzie nie ma rozmowy ze znajomymi, w której byśmy tego tematu nie poruszali, nie powiedzieli, że coś podrożało, że stwierdzamy, że widocznie te 10 zł to jest całkiem niezła cena, bo zaraz będzie 15. Tak w największym skrócie to można tak odbierać. Po prostu przed kryzysem pandemicznym mieliśmy do czynienia z bardzo silną konkurencją cenową na rynku. Firmy pomiędzy sobą konkurowały o sprzedaż na bazie jak najniższej ceny i relacji ceny do jakości. Dzisiaj ta konkurencja cenowa prawie nie istnieje. Właściwie sektorowo firmy podnoszą ceny na rynku, bo wiedzą, że przy tak wysokim popycie i tak znajdą rynek zbytu. Czyli na tyle jest rozgrzany ten popyt i my jako konsumenci kupujemy. Firmy też kupują, zamawiają i realizując kontrakty zamawiają i też zwiększają tą stronę popytową. Mamy dużo słabszą konkurencję cenową niż tą, którą widzieliśmy wcześniej. To na koniec dnia, jak się okazuje i pokazują to dane Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, ale bardzo podobne wnioski płyną ze Stanów Zjednoczonych, prowadzi do tego, że dzisiaj firmy mają rekordowo wysokie marże. Korzystają, podbijają inflację tym, że chcą zarobić więcej, co de facto chyba nie jest niczym złym, no bo wykorzystują tę sytuację, która jest. Absolutnie tak. No firmy działają zupełnie racjonalnie, bo otoczenie makroekonomiczne im daje po prostu tego przestrzeń. Przy wysokim popycie i przy wysokiej inflacji firmy mówią, ok, skorzystajmy na tym, zwiększmy koszt jednostkowy naszej usługi albo produktu o to, ile musimy dopłacić do dzisiaj wyższych kosztów pracy albo kosztów wytworzenia, ale możemy też zwiększyć marżę, bo dzisiaj widzimy, że popyt jest tak wysoki, że do tej złotówki za pracę, którą musimy dołożyć, tych 5 zł na produkcie, o którym rozmawialiśmy wcześniej i kolejnej złotówki na kosztach wytworzenia, które nam wzrosły, my możemy dołożyć jeszcze 50 groszy albo kolejną złotówkę wyższej marży, którą mamy na tym produkcie, bo przy tak wysokiej inflacji i oderwanych oczekiwaniach inflacyjnych i tak ten produkt sprzedamy, bo konsument jest pogodzony z tym, że te ceny po prostu powinny rosnąć. To jest niebezpieczne zjawisko długoterminowo. Czy wy jako Polski Instytut Ekonomiczny mierzyliście, albo może są badania światowe, w którym miejscu to no znowu zakotwiczymy? To znaczy stwierdzimy, hola, hola, to już jest zdecydowanie za dużo. Jeśli ten chleb, no może chleb to jest taki produkt, który trzeba kupić, ale ten nowy samochód już kosztuje dwa razy więcej niż kosztował dotychczas, albo nie wiem, półtora raza więcej niż kosztował dotychczas, to ja przejadę się jeszcze tym swoim starym. Może on nie jest aż taki wygodny, może nie ma tylu bajerów, ale po prostu nie będę przepłacał. To znaczy, kiedy w naszych głowach pojawi się ten element nie chcę przepłacać? No to jest właśnie proces, do którego dzisiaj większość bankierów centralnych, ale też i w jakimś stopniu rządów poszczególnych krajów starają się dążyć. To jest ten proces, który jest górnolotnie nazywany schładzaniem gospodarki, a więc trochę wystudzeniem tego popytu, bo ten popyt musi w pewnym momencie się wystudzić, bo inaczej on będzie dodatkowo stymulował i nakręcał też procesy inflacyjne. Z tego powodu zacieśniana jest dzisiaj polityka monetarna, więc podnoszone są stopy procentowe zarówno w Polsce, jak i w naszym regionie. Są zapowiedzi pierwsze ze strony Fedu, a więc amerykańskiej rezerwy, że tam również są planowane już podwyżki stóp procentowych w 2022 roku. No właśnie, tu się na chwilę zatrzymam. Ja ci podam przykład. Dosłownie wczoraj przeglądałem takie fora poświęcone
budownictwu mieszkań i tam jedna osoba powiedziała w ten sposób, że sprawdzała sobie kredyt 2 miesiące temu, no i rata wynosiła 2000, a w tym momencie ta rata wynosi 2800 i jak sobie policzyła, przez 30 lat spłacania tego kredytu ona zapłaci o 300 tysięcy złotych więcej za to mieszkanie. Kredyt, o ile dobrze pamiętam, wynosi 800 tysięcy. I ona powiedziała, że ona nie kupuje, że ona w takim wypadku rezygnuje, bo to już jest tak kosmiczna cena. Tylko że stopy procentowe, rozumiem, że zadziałały na ten rynek nieruchomości. Ale w jaki sposób te stopy procentowe zadziałają na to, że masło, mleko drożeje, że ten samochód drożeje, że drożeją takie produkty pierwszej potrzeby? To jest kwestia dostępu do właśnie kosztu finansowania kredytowego, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, również ten koszt rośnie. Jakby dostępność finansowania dłużnego w warunkach rosnących stóp procentowych również jest mniejsza. To przekłada się później też na możliwości też popytowe po stronie samych przedsiębiorstw. Z drugiej strony my jako konsumenci, płacąc między innymi więcej za koszty kredytów, również ten dochód rozporządzalny mamy mniejszy, co też prowadzi do tego, że nasza skłonność do konsumpcji w efekcie, w pewnym odroczonym efekcie, bo to też zajmuje trochę czasu, będzie malała. Ale jeśli my tej firmie, która dzisiaj chcielibyśmy, żeby produkowała więcej, zabierzemy ten kredyt, ona nie będzie mogła się rozwijać, to my nie podbijemy tej inflacji, bo ta strona podażowa będzie zaniedbana? To są trudne operacje, bardzo szczegółowe i tu nie ma prostych rozwiązań. Dlatego też te stopy procentowe nie mogą rosnąć do nieba, jak to się ładnie mówi czasami. Tak? Tutaj pewne są też granice i limity, jeżeli chodzi o takie reakcje i działania, jeżeli chodzi o stronę polityki monetarnej, bo też pójście za daleko może doprowadzić do wpuszczenia gospodarkę w recesję albo w tak silne spowolnienie, że będziemy mieli do czynienia z ryzykiem stagflacji. Niestety kryzysy podażowe mogą prowadzić do ryzyk stagflacyjnych, a więc sytuacji, w której mamy niski wzrost PKB i wysoką inflację. To jest scenariusz, którego prawdopodobnie większość dzisiaj policymakerów, czyli ludzi, którzy próbują projektować polityki publiczne, obawiają się tego scenariusza chyba w największym stopniu. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyjście z takiego kryzysu z obniżoną już inflacją, ale jeszcze przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym. Natomiast jest to bardzo trudne, żeby do tego doprowadzić, więc ta operacja musi być dosyć szczegółowo przeprowadzana. To nie odbywa się bez kosztów. Niestety sposoby leczenia inflacji, nie ma tutaj magicznych rozwiązań i różdżek. Część tych efektów można próbować amortyzować po stronie gospodarstw domowych, żeby chociażby w jakimś stopniu subsydiować wzrost kosztów energii czy część obciążeń. A ja się jeszcze tutaj o jednej, bo ty mówisz o subsydiacji, jakby pomaganiu dla tych osób, które najbardziej na tym cierpią. To jest taki model, który troszeczkę się w Polsce tutaj przyjął, ale jest jeszcze model węgierski, który wprowadza stałe ceny na część produktów. To czemu? No bo to się wydaje, że takie logiczne. No mówimy, od dzisiaj ceny nie rosną i koniec zabawy. No to nie można w ten sposób zaordynować końca inflacji? To jest bardzo keynesistowskie rozwiązanie i ta debata również światowo w tym zakresie od początku roku dosyć mocno się toczy. W mojej opinii wprowadzanie cen regulowanych nie rozwiąże procesów inflacyjnych na dzisiaj, bo jest to rozwiązanie, które może prowadzić do jeszcze większych problemów podażowych, a więc tego, że firmy przy braku opłacalności produkcji części materiałów czy tego, co sprzedają na rynku, po prostu nie będą chciały tego robić. B. Może to prowadzić do obniżonej jakości tego, co będziemy jako konsumenci kupować przy regulowanych cenach, a więc pamiętajmy o tym, że gdy rosną koszty wytworzenia, koszty pracy, a ustawiamy sztywną cenę, no to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, gdy jakość tego finalnego produktu po prostu może być zaniżona, bo gdzieś gorszej jakości materiały na przykład do wytworzenia mogą być brane pod uwagę. No i trzecim elementem, który jest też bardzo istotny, no to pogarsza bardzo mocno kondycję samych przedsiębiorstw. Po pierwsze może to prowadzić do ryzyka gwałtownego spowolnienia sytuacji na rynku pracy, a po drugie do absolutnego zahamowania jakichkolwiek procesów inwestycyjnych w firmach, bo one nie będą miały żadnej motywacji, żeby inwestować, jeżeli mają z góry narzuconą cenę. To na koniec, Andrzej, jeszcze jedna rzecz, wasza prognoza. Ile ta inflacja jeszcze z nami zostanie i kiedy wrócimy do takich, no, realnych poziomów? Mówi się też o tym celu inflacyjnym 2,5% plus minus 1%. No według naszych prognoz rok 2022 to będzie czas, kiedy średnioroczna inflacja będzie w okolicach 7%, co oznacza, że będą miesiące, gdzie ona może sięgać nawet 9% albo i wyżej. Spodziewamy się, że to będzie raczej na początku roku te najwyższe odczyty.
kolejne tarcze inflacyjne, które poznajemy później, trochę wypłaszczają nam ten wykres i powodują, że zarówno wiosna, jak i okres letni będą jednak pod wpływem tych tarcz w wyraźnym stopniu i ta dynamika będzie słabnąć prawdopodobnie w drugiej połowie roku. 2023 rok spodziewamy się, że jeszcze nadal będzie okresem powyżej celu inflacyjnego, jeżeli chodzi o wynik średnioroczny, więc prawdopodobnie tym pierwszym rokiem, który będzie w okolicach celu inflacyjnego, jeżeli się po drodze nie wydarzą jakieś inne zdarzenia, no to może być rok 2024. I wtedy wrócimy do normy. No miejmy nadzieję, że po tych dwóch latach zabawy z inflacją i tych 10% się skończy. Wielkie dzięki, Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję serdecznie. To był podcast 8.10. Ja nazywam się Sebastian Ogórek, Wyborcza PiS. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.